Cieszymy się, że sala jest wypełniona po brzegi. Myślę, że okazja jest wyjątkowa. Przede wszystkim chciałbym Was, Panie, bardzo gorąco powitać. Witam też i panów nielicznych. W sposób szczególny będziemy niedługo witali aktorów sceny współczesnej z Warszawy, ale to później przed występem ze dwa zdania. Drogie Panie, tak humorystycznie powiem, że niektóre panie wyjechały z domu o godzinie 7 rano i jeszcze nie dotarły do domu i bardzo dobrze, że nie dotarły, bo akurat miałem okazję z nimi na pierwszej części obchodu święta kobiet przebywać w Białej Podlaskiej. No i mówią, że już nie było sensu jechać do domu. Bo po co? Wrócą po północy, to mąż powie, czy o 19 wróciła, czy o 20. Ważne, że wróciła. Dobrze. Drogie panie, myślę, że 8 marca to taki wyjątkowy dzień, kiedy możemy pochylić się nad kobietą, nad rolą kobiety, nad jej znaczeniem i dobrze, że jest taki dzień. Kiedy te panie w Stanach Zjednoczonych walczyły o to równouprawnienie, dla wielu wydawało się to śmieszne, czego te kobiety żądają. Okazało się, że te żądania stały się skuteczne, no i przyniosły efekt, dalej przynoszą ogromne efekty. I wasza rola, wasze znaczenie jest ogromne. My jako mężczyźni nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez waszego udziału. I cieszę się, że u boku nas są takie osoby, które nas podtrzymują na duchu, które nas wspierają, które nam pomagają i za to jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Płci. Dlatego pozwólcie, że w dniu dzisiejszym przede wszystkim podziękuję wam za to, że jesteście, za to, że nam pomagacie, za to, że nas wspieracie, za to, że zawsze możemy liczyć na waszą pomoc. To jest ogromne znaczenie. A z okazji święta przede wszystkim chciałbym życzyć dużo sił, dużo zdrowia, zawsze bratniej duszy wokół, żebyście realizowali swoje marzenia. Wiadomo, święto, ale obecność teatru w Konstantynowie to też jest święto. Dlatego za moment poprosimy aktorów sceny współczesnej, żeby się zaprezentowali właśnie w Konstantynowie. Fajna sztuka, widać po strojach i chyba tytuł też sam taki docierający do nas już obserwując te stroje, bo jest i ty możesz zostać kliczyka. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, bądźcie zawsze szczęśliwe i niech ten Dzień Kobiet trwa 360 dni w roku. Wszystkiego dobrego. Są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy myślą, że
rząd reprezentuje ich interesy oraz ci, którzy rzeczywiście myślą. Daj człowiekowi rybę, a będzie syty przez jeden dzień. Naucz go łowić, a będzie syty przez całe życie. Jeszcze druga wersja. Żarta. Daj człowiekowi rybę, to będzie syty przez cały dzień. Daj rybie człowieka, będzie syta 5,5 tygodnia. Albo z Gulani spotyka piękną dziewczynę o imieniu Minkai Shangxi. Od pierwszego spotkania młodzi ludzie czują do siebie wielką skłonność i zgodnie z chińską tradycją przysięgają sobie braterstwo. Ponownie spotykają się dopiero po 3 latach we wspólnej szkole, ale tym razem Ying Tai przebrana jest za chłopca. Gdyż w tamtych czasach kobiety nie miały dostępu do edukacji, tylko w ten sposób mogły studiować. Oczywiście Ying Tai poznaje swojego przyjaciela z dawnych lat i zakochuje się w nim na nowo, ale on, oddany nauce, nie spostrzega jej uczucia, zwłaszcza że uważa ją za mężczyznę i nie rozpoznaje w niej przyjaciółki z dawnych lat. Every breath you take, every move you make, every path you break, every step you take, I'll be watching you. Każda podstrój, żeby to pytanie. A teraz wersja dla osób nieznających angielskich. Obserwuję cię. Ty za dużo śpisz i za dużo wiesz. Ty z przykazań tkwisz, kradniesz, zdradzasz, klniesz. Obserwuję cię. Kiedy pisać chcesz. Przechodzimy teraz do pozycji zachodzącego słońca. Jezu, jak pani ładnie zachodzi. I z pozycji zachodzącego słońca przechodzimy do pozycji tygrysa. Tygrys wypycha łapki. Proszę bardzo, naprzemiennie. Tygrys wypycha łapki. Proszę bardzo. Tygrys wypycha łapki. I żurak, zachodzące słońce. I tygrys wypycha łapki. Proszę bardzo, żuraw, panowie. A, jest. Nie. Zachodzące słońce. I tygrys wypycha łapki. Może ja bym te kamienie... Mamy ich troszkę za dużo. Jarku, też mógł już obsłużyć tutaj. Może pokrótce taka krótka instrukcja obsługi. Ciasteczko należy wziąć do ręki. Rozpakować z opakowania celofanowego ręcznie. Można sobie wspomóc, prawda, na przykład za pomocą zęba, bądź kto tam co ma ostrego. Śmiało rozpakowujemy. I w środku, w ciasteczku, proszę państwa, w opakowaniu jest ciasteczko. Wyciągamy to ciasteczko, nadgryzamy za pomocą zęba, tudzież na przykład można nadłamać. I w środku. Jarko, na pana wójta też chociaż jedno zostaw. Pan wójt twierdzi, że mu się nie podobało, ale my uważamy, że mu się podobało. Proszę państwa, przełamuj w środku w ciasteczku jest karteczka z wróżbą. Na wszelki wypadek po polsku i po angielsku. I my państwu pomożemy zinterpretować tę wróżbę. Tutaj pani w niebieskiej gracące takiej ładnej ma tu zapytaj bardzo pani. Bardzo prosimy. Moje starania przyniosą sukces. No to nawet chyba nie trzeba wyjaśniać. To ja może tutaj tu podejdę do pani. Pani rozpakowała, ale pani już chyba rozpakowała. Pani się nie podobało.
pani ma prawo czasem usypia, ale nigdy nie umiera. No właśnie, to jakaś przestroga. Bo jakieś biznesy są, rozumiem. No dobrze. Czekaj, ja jestem ciekaw, co pan mój przeczytał, bo to jest jak tyle wróżba może odnosić się do całego Konstantynowa, nie? Właśnie. Bo ja parę przeczytałem. Masz dobre serce, będziesz bardzo podziwiany. To jest początek kampanii wyborczej. Ja mam taką uczciwość, zwycięża na dwóch elementem. Proszę, pani. Tak, przyczyni się do twojego wstępu. Piękna wróżba, życzę miłego wieczoru. Proszę państwa, zapomniałem o jednej rzeczy. Do każdego ciasteczka z wróżbą jest dopłata 75 zł. To można tu przy wyjściu do pana Adriana tutaj, przy stoliku. Można kartą płacić, nie ma problemu. Można kartą płacić z klikiem, jak to tam. Na koniec, proszę państwa, chciałbym oddać głos naszemu koledze Jarosławowi, który właśnie w języku chińskim chciałby złożyć wszystkim paniom serdeczne życzenia od teatru scena współczesna. Tak. Po mandaryńsku właściwie. Po mandaryńsku, państwa, nie było to łatwe, nie będę ukrywał, ale chyba się udało, zresztą sami państwo to ocenicie. Ja powiem kilka słów po chińsku, a kolega Maciej po prostu będzie moim tłumaczem, dobrze? Ania, siamania, da suni dychania. Nie piję już 15 lat. Tak, 18. Kasamimono es lita, a manio es kaimino. Odbudowałem moje życie. Onosu enimenea je kola. I bardzo się cieszę, że jestem w Konstantynowie. Życzę wszystkim paniom wszystkiego najlepszego.